Wszyscy jesteśmy jak trzy. Super gość! Dzisiaj z nami w studiu chłopak, który podbił serca tysięcy nastolatek w Polsce, a jego teledyski mają po 60 milionów wyświetleń. Wiecie, ile byście musieli klikać, żeby było 60 milionów wyświetleń? Przez... Bardzo długo. Przez bardzo długo, no, dokładnie. No, bo tego nie obliczymy chyba. Dokładnie. To witajmy Dawida Kwiatkowskiego. Dzień dobry, cześć. Cześć wszystkim. Cześć, Dawid. Cześć. W swojej pierwszej piosence śpiewasz: biegnijmy, przecież jeszcze mamy czas. Ale ty chyba tego czasu nie masz za wiele, co? No nie, nie mam tego czasu za dużo. Tutaj też wpadłem na chwilę, żeby z wami pobyć tutaj wszystkimi. I dziękujemy ci bardzo. Nie ma za co. Za chwilę też lecę grać koncert. No ale dobrze, lepiej tak niż w drugą stronę. No jasne, a jak wygląda twój przykładowy dzień? Rano zazwyczaj wchodzę do busa i spędzam kilka godzin w podróży, po czym wychodzę. Idę do hotelu, szykuję się na koncert i wchodzę na scenę i tak codziennie, tak codziennie. O rany. To pewnie masz mało czasu tak naprawdę dla swoich bliskich, rodzina i tak dalej. Jak oni to akceptują? Na szczęście mam bardzo duży bus i moi przyjaciele, moja rodzina często jeździ ze mną na koncerty. A jakim byłeś dzieckiem? No o to trzeba było spytać się mojej mamy. Ja uważam, że byłem grzecznym dzieckiem, moja mama jednak... Każdy tak mówi. No właśnie. No. Moja mama jednak myśli troszeczkę inaczej, ale bardzo dobrze się uczyłem, byłem kujonym nawet powiem. To jaką miałeś średnią? Zawsze byłem gdzieś tam w pierwszej trójce, w klasie, raz w szkole nawet, w liceum. No to jak miałeś 2 latka na przykład, to najpierw śpiewałeś czy mówiłeś? Mówiłem śpiewając, może tak to nazwę. Są filmiki na takich kasetach jeszcze, gdzie... W wieku 2 lat mam szczotkę babci w ręce i szaleję po domu, śpiewając hymn naszego żużla. Ja jestem fanem żużla, więc mój brat nagrał kiedyś hymn, śpiewał go na stadionie i ja śpiewałem, też powiedziałem, jak jeszcze nie umiałem dobrze mówić, to już mówiłem, że będę piosenkarzem, więc tak. Dawid, teraz tak. Powiedz nam, jak przygotować się do takiego dużego koncertu. Zaczniemy od tego, żeby totalnie rozluźnić swoje gardełko, żeby opuścić krtań na dół, żeby jej nie podnosić. Jak przytrzymacie sobie tu rękę, dawajcie. Robiąc to ćwiczenie, nie możecie pozwolić, żeby takie tutaj coś, co czujecie, takie wybrzuszenie, poszło wam do góry. Zrobimy to na brrr. I zaczynamy od samej góry, jak najwyżej potraficie to zrobić, na dół, więc 3, 2, 1. Tył, głośno. No dobra, to było takie pierwsze ćwiczenie, które zawsze robię przed koncertem. Teraz chciałbym zaprosić Kingę, moją... Brawa! I zaśpiewamy też takie podstawowe rzeczy, które mogą was rozśpiewać przed ważnym wydarzeniem. Słyszycie mnie z tyłu, tutaj z przodu. Zaczniemy od Mamy Mimo Mu, czyli też najprostsza rzecz, ale zawsze się sprawdza. Więc... Mamy Mimo Mu. Mamy Mimo Mu. Mamy Mimo Mu. Mamy Mimo Mu. Mamy Pięknie, brawa dla was. Ale się nasze dzieciaki nieźle zaangażowały. Tak. Okay. Słuchajcie, tak na koniec. Chciałbym powiedzieć, że mam nadzieję, że za 10 lat ktoś z was albo wszyscy będziecie na moim miejscu i przejmiecie pałeczkę i będziecie rozbawiać ludzi na scenie i dawać im dobrą muzykę. Więc dajcie mi po 5. Ja uciekam na swoje... No nie bój się, uciekam na swój koncert. Spoko, takie rzeczy się zdarzają. Jestem twardą babką. Piąteczki. Dziękuję wam dziewczyny też za wywiad. Ja też chcę. I ależ, żeby było sprawiedliwie. No. Wyjątkowo. Piątka z Bluetooth.